Oblicz piąty wyraz ciągu AN zdefiniowanego w sposób rekurencyjny. Znamy pierwszy wyraz tego ciągu. Wiemy, że wynosi on minus 1. Drugi wyraz tego ciągu wynosi on 2. I mamy wzór na N plus drugi wyraz tego ciągu, który wynosi minus 1 do potęgi N tej razy N wyraz do drugiej i minus N plus pierwszy wyraz. I wzór ten obowiązuje dla n-ów większych bądź równych 1. Aby obliczyć wyraz piąty, musimy znać jednocześnie wyraz czwarty i trzeci. Więc zaczniemy od tego, aby obliczyć ten wyraz trzeci. Czyli wyraz trzeci, czyli a3, możemy rozpisać następująco. Trójkę musimy zapisać w ten sposób, aby można było skorzystać z tego wzoru, czyli musimy ją zapisać jako coś plus 2. Czyli jaka liczba plus 2 da nam 3? Oczywiście 1. Z tego wnioskujemy, to jest ta nasza dwójka, że nasze n wynosi 1. Więc teraz do wzoru pod każde n będziemy wstawiać jedynkę. Dostaniemy. Mamy minus 1, podstawiamy pod n jedynkę, razy a, pod n wstawiamy jedynkę do kwadratu i minus, pod n wstawiamy jedynkę, czyli mamy a, 1 plus 1. Więc uprośćmy to wyrażenie. Minus 1 do potęgi pierwszej to jest minus 1. Teraz pod a1 wstawiamy wartość tego a1. Pierwszy wyraz wynosił minus 1, więc pod a1 wstawiamy minus 1. I teraz mamy do potęgi drugiej. I tu mamy a1 plus 1 to jest oczywiście 2. Czyli mamy tutaj wyraz drugi. Wyraz drugi wynosił 2. Minus 1 do potęgi drugiej to jest 1, razy ta minus 1 to będzie minus 1 i minus 2, razem mamy minus 3. Mając wyraz trzeci i drugi, możemy już liczyć wyraz czwarty. Rozpiszmy wyraz czwarty, czyli mamy a. Teraz mamy tutaj indeks n plus 2, czyli co plus 2 daje nam 4, oczywiście 2. Z tego wnioskujemy, że nasze n teraz wynosi 2. Więc pod każde n do wzoru wstawiamy dwójkę. Czyli mamy minus 1 do potęgi drugiej razy. Tu będziemy mieli a2 do potęgi drugiej. I teraz mamy minus, mamy n plus 1, czyli będzie a 2 plus 1. Minus 1 do potęgi drugiej to jest 1. Teraz nasze a2 wynosiło 2, więc wstawiamy pod a2 dwójkę i mamy tu jeszcze do potęgi drugiej. A teraz stąd mamy a3 i nasze a3 wynosiło minus 3. Mamy 2 do drugiej, to jest 4 razy 1, nadal 4 i minus daje plus 3, razem mamy 7. Teraz możemy już liczyć wyraz piąty. Rozpiszmy ponownie, czyli mamy a, co plus 2 daje nam 5, oczywiście 3. Czyli teraz pod n wstawiamy trójkę. Więc do wzoru pod każdego n wstawiamy trójkę. Czyli mamy minus 1 do potęgi trzeciej razy a3 do drugiej minus i teraz mamy za n wstawiamy trójkę, czyli będzie 3 plus 1. Minus 1 do potęgi nieparzystej minus zostaje za a3. Nasze a3 wynosiło minus 3. I to jest do potęgi drugiej. I teraz tu mamy razem a4. Czyli tu będzie minus
A4 wynosiło 7. Czyli mamy minus 3 do kwadratu, minus nam się skraca, czyli mamy 9, ale z tym minusem to będzie minus 9 i minus 7. Razem mamy minus 16.